pewnie niedługo technika dojdzie do tego, że będzie mówił ten syntezator wymowy płynny. Pytanie jest jedno. Co pod spodem? Jest tam dusza? Nie. Nazywam się Mikołaj Klimek, jestem aktorem, ale głównie pracuję głosem, czytam reklamy, pracuję w dubbingu, gram w grach komputerowych też w polskich wersjach. No aż tak dobrze to nie było, chociaż mój rekord w grze komputerowej to chyba były 24 postaci. Ale to wiadomo, że to tam jest po prostu po całej przestrzeni jakby porozsadzane i też gdzieś normalny odbiorca może tego nie złapie. Poza tym jest to też tak poprzetwarzane, że ten głos przez pluginy, przez wszystko przepuszczony, że ten głos się różni od siebie, bo oprócz tego, że ja, dajmy na to, gdzieś nadaję tym postaciom innego charakteru, to jeszcze potem drugie, powiedzmy 50% jest praca realizatora dźwięku, który po prostu nakłada odpowiednie pluginy, jak to się nazywa, które ten głos albo wzmacniają, albo nadają mu jakiegoś echa, albo obniżają, albo podwyższają i w ten sposób ten głos jest praktycznie, mimo wielu postaci, powiedzmy w danej grze, jest nie do rozróżnienia. Czasami też udawało mi się w dubbingu też parę ról i czasami dochodzi do tego, jak się reżyser zapomni i coś zagubi, że człowiek rozmawia sam ze sobą. W momencie już parę razy mi się zdarzyło. Zresztą nawet w Demi mam coś takiego. Simpsonów właśnie tych robiliśmy i rozmawiam sam ze sobą jako Mr. Barnes i Homer. I często się zdarza, ale no właśnie, no cała filozofia polega na tym i realizatora, i moja, żeby to właśnie nie było słychać, że to jest ten sam człowiek. I to często wychodzi, no to jest po prostu mój zawód, więc wiem jak to zrobić, wiem jak ten realizator też wie jak to zrobić później. I parę razy widziałem tego efekty i rzeczywiście jest głos, ja siebie jakby swój głos poznaję, ale jeżeli chodzi o postaci, jest różnica, jest rzeczywiście spora różnica, że przeciętnie człowiek, który odbiorca, gracz, nie złapie, że powiedzmy gra się ileś tam postaci, tym bardziej, że zazwyczaj jest jedna duża postać, czy dwie duże postacie, a reszta to są takie powiedzmy po 4-5 zdań, to też nie są jakieś ogromne role, prawda? Także też gdzieś te niektóre się gubią w tym całym, bo to te gry są ogromne, to środowisko gier jest po prostu ogromne, także gdzieś w tym środowisku i tak te postacie się gubią po prostu. Nie, tutaj chodzi o warunki głosowe, chociaż w radiu, w polskim radiu, w Teatrze Polskiego Radia na ścianach wiszą zdjęcia i rzeczywiście obsadza się nie po głosie, tylko po twarzy. Ale w dubbingu nie, w dubbingu to jest właśnie to, co mówiłem, że liczy się program, liczy się po prostu amplituda głosu, która jest najbardziej bliska oryginałowi, aktorowi, który grał to w oryginale. Na przykład kiedyś widziałem fragmenty, taki making of, jak Tom Hanks nagrywał Toy Story, dubbingował Toy Story. No i on był normalnie w kostiumie, w tym samym co ta postać. Kapelusz, wszystko i jechał z tym. Także to jest też profesjonalizm i po prostu kostium zawsze dodaje, pomaga. Pomaga w budowaniu postaci. Człowiek się czuje w tym momencie bardziej tą postacią. Jest łatwiej jest zagrać, łatwiej organicznie po prostu tą postać poprowadzić. No u nas, no to wiadomo, no ja akurat w moim przypadku, gdzie, nie wiem, zaliczam czasami 3 dubbingi dziennie po 20 minut, ciężko mi wozić ciuchy i się przebierać. Jeszcze czasami za te postaci z kreskówek to już nawet chyba najlepszy dyktator mody by nie potrafił czegoś skomponować. Wcielić się w postać bohatera, znaczy się dubbing polega głównie na technice. To jest sprawa praktyki i nauki. I dubbing ma tyle, jest bardzo fajnym też ćwiczeniem, ponieważ te emocje aktor uczy się uruchamiać a vista po prostu. Że nie ma czasu na wczuwanie się, na coś tam, gdzie, nie wiem, młodzi ludzie czasami tak mają, czy jak to w teatrze, prawda, robią, że no wiadomo, no czasami to jest potrzebne człowiekowi młodym, no każdy ten. Tu nie ma na to kompletnie czasu, ani po prostu, sensu ani czasu. Trzeba się tych emocji po prostu nauczyć używać na zawołanie i w sekundzie, o, tutaj kocham, tutaj, nie wiem, się złoszczę, tutaj gdzieś ten i wydobywać po prostu to wszystko z siebie a vista, no to jest trudna sprawa. No i też oczywiście dubbing jest technicznie trudną rzeczą, trzeba się tego nauczyć, bo to nie jest
nie jest tak, że ktoś wejdzie do studia i od razu będzie geniuszem. To jest jednak praktyka, ponieważ w tym momencie mamy kilka rzeczy do ogarnięcia. Czyli mamy słuchawki na uszach, mamy tekst przed sobą i mamy telewizor z filmem. W uszach mamy tekst angielski, oryginalny i musimy się zmieścić idealnie w tak zwanych kłapach, czyli żeby nie wystawało nic, bo to już jest fałsz. Czyli słuchając musimy czytać, a zazwyczaj to do tekstu się nie dostaje, tylko się robi to a vista, czyli grać od razu a vista po prostu pewne rzeczy, patrząc na telewizor, czytając to i jeszcze trzeba się zmieścić w odpowiednim czasie. Także jest to naprawdę, znaczy jest to kwestia, że jak się nabierze praktyki, to się potem łapie, to samo jakby organicznie w człowieka wchodzi. Nie biegać, bo jak będziesz biegać, to od razu cię zabije realizator. Bo wszystko wchodzi w mikrofon, prawda? I on tego potem nie wytnie, jak to jest na twoim głosie, prawda? Coś może pomiędzy, jak jest pauza, wyciąć, ale tego już no, nie da się jakby zrobić. Ale oczywiście się biegnę, prawda? Lecę, tak, oczywiście rozmawiam z sobą, także ta emocja jest, tylko na stojąco. Nie w ruchu. Też tego się trzeba gdzieś... Znaczy, to jest normalne, to jest mój zawód, to się uczę takich rzeczy też. No co prawda, ja skończyłem szkołę teatralną, czyli miałem głównie przedmioty stricte związane z teatrem, ale wiadomo, że też to bardzo... dubbingu i tym podobnym rzeczy się musiałem uczyć pracy głosem sam, no bo nie ma takich zajęć właśnie u nas na uczelni. Czasami się zdarza, ponieważ czasami dialogiści, to zależy kto jakiego dialogistę zatrudni. Wiadomo, że większe studia mają już tych doświadczonych. Mniejsze studia czasami szukają, prawda, też dają szansę innym ludziom. Dają na przykład szansę ludziom, którzy tłumaczą filmy. A tu jest ogromna różnica, ponieważ w filmie dla lektora, który to czyta, zdanie tłumaczone po polsku z angielskiego musi być jak najkrótsze, żeby lektor po prostu swobodnie mógł się w tym wszystkim poruszać. A w dubbingu musi być identyczna ilość sylab, co w języku polskim. Niestety wielu dialogistów sobie z tym nie radzi, bo to trzeba pokombinować już z językiem, jak przetłumaczyć z angielskiego na polski, żeby była taka sama ilość sylab i żeby sens był ten sam, prawda? Jest adiustator jakby, ale to mówię, to w większych studiach, w mniejszych tego nie ma jakby takiego stanowiska i w tym momencie rzeczywiście, jak coś jest za długie albo za krótkie, ale też w dużych też się zdarza czasami, to słucha się oryginału i się po prostu redaguje jakby ten tekst, żeby on się zgadzał, zmieścił się po prostu w wypowiedzi oryginalnej w filmie. Bo czasami po prostu dialogista przetłumaczy w ten sposób, że jest za długo i fizycznie człowiek się nie wyrobi. Po pierwsze już jest fałsz, ponieważ kłapy w filmie są wolne, a tu raz, dwa, trzy się po prostu biegnie jakby i goni za tym. No i po prostu fizycznie jakby aktor polski nie jest w stanie się wyrobić z taką ilością tekstu w tym czasie, kiedy on pada jakby po angielsku, w tej oryginalnej angielskiej długości, no to wtedy to trzeba skracać po prostu, trzeba wyrzucać jakieś słowa, trzeba to redagować. I podobnie jest, bo czasami te teksty są za krótkie właśnie, jak tłumaczy ktoś, kto tłumaczy filmy dla lektorów. To w tym momencie te teksty są za krótkie, trzeba dodawać. Także czasami zdarzają się takie rzeczy, zdarzają się oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o dubbing, no najlepiej, znaczy są oczywiście tak zwane dzieci dubbingu, czyli ludzie, którzy od jakby małego robili, no bo wiadomo, no dziecko nie będzie aktorem. No też no, jest bardzo dużo takich właśnie osób, które nie są aktorami, ale od małego jakby w tym uczestniczyły cały czas. I oni są świetni rzeczywiście, ponieważ no, mają ogromne doświadczenie. Także tacy ludzie też się zdarzają. Oczywiście. Ale dla nich to już jest praktycznie to jest zawód. Oni mają no, już tyle przeszli, że naprawdę bardzo fajnie sobie z tym wszystkim radzą. Nie muszą być, nie muszą mieć tego wykształcenia. Natomiast reszta no musi, no bo inaczej co ktoś przyjdzie, nie zagra, to jest czas. Wynajęcie studia to są pieniądze konkretne. Nie można się z kimś pieścić przez 5 godzin, jak ktoś inny zrobi to w 5 minut. No to już po prostu są finanse, to już jest miara profesjonalizmu. Nie wiem, przy reklamie, powiedzmy, wizyjnej jakoś się można pieścić z amatorami, bo tam jest na to czas i są na to pieniądze. Rzeczywiście i można robić 50 dubli i w końcu uzyska się efekt taki, jaki się chce. Tu nie ma na to czasu.
po prostu. Także trzeba być przygotowanym, trzeba być aktorem, no nie ma innego, trzeba być aktorem albo po prostu robić to od dziecka. Innego wyjścia nie ma, bo no, jak mówię, no to po prostu jest kwestia i uruchamiania emocji natychmiastowych. Przeciętny człowiek tego nie potrafi zrobić. To trzeba mieć pewien rodzaj otwartości. Ludzie są pozamykani w sobie zazwyczaj. To nie jest takie proste, to jest też właśnie od psychicznej strony, powiedzmy, nie tylko od tej strony jakby, nie tylko od tej strony warsztatowej, że tak się wyrażę. Trudna rzecz, jeżeli chodzi o dubbing. O, bardzo dużo. Niektórzy koledzy bardzo dużo i bardzo mało. No też prawda, zależy też od zleceń, też zależy od jakiejś pozycji po prostu na rynku. Znaczy u nas jest coś takiego, że płaci się za wers. Niestety z tego względu, że dubbing jest, no jeszcze nie jest taki popularny, płaci się tylko za wers. A we Włoszech właśnie jak robiliśmy tych Simpsonów, tam to troszeczkę inaczej wygląda na całym zachodzie. Z tego względu, że dubbing jest bardziej popularny, ci aktorzy są bardziej jakby też rozrywani, rozpoznawalni, to tam oprócz tego, że płaci się tyle, ile u nas za wers, tylko że w euro, to jeszcze tam płacili bodajże 70 euro za godzinę w studio pobytu. No są koledzy, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze na tym, no ale to, no jak mówię, no to jest reklama, no głównie to się robi w reklamie, bo tam jakby jest to finansowe Eldorado, powiedzmy. Czasami też to jest miesięcznie, że się nie przeczyta żadnej reklamy następnego miesiąca, przeczyta się ich 10. To jest wszystko po prostu jakby płynne, tak samo nie ma stałej stawki. Ja już podaję, powiedzmy, jakieś swoje zarobki, muszę w banku podać, czy gdzieś, to ja w ujęciu rocznym to robię, ponieważ każdy miesiąc jest jakby inny. Jednego miesiąca można nie zarobić nic, drugiego miesiąca można zarobić 50 tysięcy. Taka jest specyfika po prostu tego zawodu. Poznają mnie ludzie po głosie, tak, mam charakterystyczny na tyle głos, że... Znaczy nie kojarzą go z nazwiskiem oczywiście, ale na przykład byłem kiedyś w OBI. No to jeden taki przykład podam. Byłem kiedyś w OBI i pytałem się o jakąś taśmę właśnie chłopaka, który tam pracował. Miał gdzieś tam 25 lat. No i mówię coś do niego, on tak nagle spuszcza głowę, tak słucha. Ja skończyłem, on tak patrzy na mnie i mówi, w wielu grach komputerowych brał pan udział? Ja mówię, tak. I zdarza się też, nie, no poznają, a ewentualnie jak gdzieś tam kogoś nowego poznam i po jakimś czasie powiem, co ja robię, to ta osoba, aha, to stąd gdzieś. Rzeczywiście, to słychać, ten głos gdzieś tam się po prostu też kojarzy. No, a mój jest akurat no, tak charakterystyczny, że nawet bez mikrofonu jest po prostu rozpoznawalny gdzieś tam przez ludzi na ulicy. Zupełnie? No to zmieni zawód. Niestety to nie ma żadnego. Nie, na jakiś czas, no to choroba, no to po prostu należy się leczyć wszelkimi środkami, które są dostępne. Znaczy ja akurat się staram leczyć jakoś w miarę naturalnie, czyli czosnkowo, koglomoglowo, jajeczno. Siemielniane jeszcze jest dobre na coś takiego. No i koniak na przykład też. Ewentualnie no jakieś właśnie specyfiki też, które są dostępne też w aptekach. No w jakichś tam awaryjnych sytuacjach rzeczywiście, no to tam ze dwa razy, akurat nie ja miałem, ale znajomi, że tracili głos przed spektaklem. Robi się specjalną wlewkę u laryngologa wtedy i ten głos jakby trochę, że tak się wyrażę, stawia ta wlewka na nogi i można pociągnąć, powiedzmy, przedstawienie. Już nawet z jakimś tam chronicznym zapaleniem, czy jakimś okropnym zapaleniem gardła, że właśnie się traci głos. Zdarza się to czasami. No ale jak mówię, no to albo po prostu się robi takie rzeczy, albo się odwołuje przedstawienia, powiedzmy. No albo się odwołuje nagrania i się przenosi, powiedzmy, na te parę dni później. No czasami jak nie można, no to niestety traci się tę pracę i bierze ktoś inny. No czasami też jest taka specyfika, że w dubbingu na przykład jest kontynuacja jakiejś postaci. No to wtedy chcąc, nie chcąc, no po prostu studio musi poczekać, aż aktor wyzdrowieje, no bo nie wezmą kogoś, powiedzmy, na 2-3 odcinki, czy na jakiś sezon kogoś innego, powiedzmy, do tej postaci, bo to już będzie... Znaczy, to ludzie słyszą i do tego ludzie mają największe pretensje, bo to się u nas też zdarza. Ludzie mają największe pretensje, jak właśnie w trakcie serialu trwania zmieniają głosy. Ludzie tego strasznie nie lubią, jak się przyzwyczają do jednej postaci i nagle słyszą... To jak z tym właśnie Robertem, z tym aktorem włoskim. Po prostu potwornie to jest najgorsza rzecz dla widza, jaka się może wydarzyć. Zmiana aktora w dubbingu.
Prawdziwy mężczyzna wie, jakiej rozpałki użyć, kiedy konar nie chce zapłonąć. No właśnie, tą reklamą przyszedłem do historii kultury polskiej, nie Hamletem. Nie. Znaczy, ja też akurat specyfika i moc mojego głosu też bardzo często dostaję rzeczy, gdzie powiedzmy w grach komputerowych pierwsza linia frontu, 800 wersów na po prostu pełnym głosie, gdzie człowiek, który jakby no, nie ma jakby no, też pojęcia, nie ma tego głosu ustawionego po 5 wersach, już by nie miał gardła, tu musisz przejść 800. I mało tego, ten głos jeszcze musi zostać, bo potem masz następną pracę. Więc przy takich rzeczach rzeczywiście to jest wysiłek. To po prostu jest jak pływanie, to jeszcze w lecie, to pamiętam, nagrywam, to się po prostu ściąga koszulkę w studio i się jedzie. Rzeczywiście, to jest fizyczny wysiłek, to jest jak bieganie, rzeczywiście. Ale na przykład takie czytanie filmu dokumentalnego, no to nie, no to się siedzi praktycznie, znaczy trzeba być świadomym tylko swojego głosu, ponieważ jeżeli człowiek nie jest świadomy i czyta taki film, to może zanudzić odbiorcę. Też przy okazji ten głos się staje jakby nudny. Ten głos jednak musi być w miarę aktywny, żeby też przyciągać w miarę też, przynajmniej w tych filmach dokumentalnych też jest jakby jednym z komponentów tego filmu i on musi też jakoś przyciągać tę uwagę. Limitu zazwyczaj nie ma, no to się robi projekty po prostu, także przychodzi się powiedzmy, znaczy nigdy powiedzmy, jeżeli to jest gra komputerowa, która powiedzmy z tych wszystkich jakby rzeczy, wiadomo, że to nie tylko są gry wojenne, że się drze na pierwszej linii frontu, ale to zazwyczaj się nie robi dłużej niż 3 godziny dziennie powiedzmy. Żeby ten głos po prostu się rozbija, jeżeli jest bardzo duża postać, rozbija się to na sesję powiedzmy 2, 3, 4, w zależności od ilości wersów i czasu, który jest na to potrzebny. Nie, nigdy nie zostaną zastąpieni, ponieważ syntezatory mowy mamy już dzisiaj. Tu już nawet nie chodzi o kwestię techniczną, że to teraz jeszcze to słychać, że to jest syntezator mowy, prawda? Bo pewnie niedługo technika dojdzie do tego, że będzie mówił ten syntezator mowy płynnie. Pytanie jest jedno. Co pod spodem? Jest tam dusza? Nie. Wszystko, co jest gdzieś związane z aktorstwem, z czytaniem nawet, czymś takim, oprócz tego, że człowiek użycza swojego głosu, użycza też swojej duszy. To jest wszystko podparte, to jest głębia. A taki głos połączony jak w nawigacji samochodowej, człowiek nic nie przeżyje. Wyobrażacie sobie audiobooka takiego słuchać przez parę godzin? Syntezatoru mowy? Już nawet chociażby był idealnie czytany, powiedzmy, na równo. Tam nie ma emocji. Tam nie ma nic, to jest nieciekawe. To posłucha się po prostu 3 minuty i do widzenia. No cóż tam można z tego? Zresztą nawet chyba są takie audiobooki, które są na YouTubie, można chyba nawet takie gdzieś. No to przecież tego się nie da słuchać. No, po pierwsze ze względu właśnie jeszcze technicznych, że to nie jest doskonałe, a po drugie, no to jest puste. To jest po prostu puste. To tak jakby wystawić aktora albo kogoś z ulicy na scenę, żeby coś powiedział. On się na tym nie zna, on będzie recytował coś, będzie mówił coś po prostu no, pusto, bez emocji. I to się znudzi po prostu po minucie, po pół minuty. I to samo jest z syntezatorem mowy. Głównym właśnie wszystkim, co jest podparte, jeżeli chodzi o sztukę właśnie związaną z aktorstwem. Zresztą nie tylko aktorstwo, muzyka, plastyka, każdy rodzaj sztuki to są emocje, to jest dusza, to jest człowiek przede wszystkim. To się ogląda, na to się patrzy. Zajęcia są, tak. Jeżeli chodzi o dubbing, jeżeli chodzi o lektorów, to kiedyś robiło coś takiego Polskie Radio. Teraz już chyba tego nie robią. Tego niestety trzeba się samemu nauczyć. A czy są warsztaty chyba w jednym studio, tak, w Studio Melange. Są warsztaty organizowane raz na jakiś czas, właśnie takie stricte lektorskie. Jeżeli chodzi o czytanie reklam, właśnie takich rzeczy. Ale też studia dubbingowe organizują jakby warsztaty. No wiadomo, że to kosztuje, jest to weekendowe, prawda? No ale czegoś tam można zawsze liznąć, ma się jakieś tam swoje nagranie. Wiem, że PRL bodajże studio takie coś organizuje, SDI, Start. Także jeżeli ktoś się tym interesuje, to zawsze coś tam gdzieś znajdzie dla siebie. A poza tym, teraz już są takie możliwości. Ja też gdzieś tam się nie tyle obracam, co znam z ludźmi, z jakimiś fanami po prostu seriali. I opowiem, bo to bardzo ciekawa sytuacja. Kiedyś z koleżanką z 4-5 lat temu byliśmy zaproszeni do Krakowa, ja akurat stamtąd pochodzę, koleżanka córkę na studia jakoś odwoziła, także
poszliśmy, byliśmy zaproszeni na konwent fanów My Little Pony, prawda, małych kucyków. No i myśmy z tą koleżanką myśleli, cholera, no to będzie tam kupę małych dzieci na tej sali, czy coś. Wchodzimy, tak patrzymy, tutaj 500 osób na sali. Średnia wieku jakieś 20 lat, z czego 95% to faceci. Fani My Little Pony. Też gdzieś po prostu prywatnie mam jakby kontakt z takimi ludźmi. Zresztą jeżeli chodzi o to My Little Pony, to jest w ogóle cała grupa, w ogóle cała jakby subkultura w ogóle z tym zrobiona i oni też właśnie robią swoje filmiki, oni się bawią w dubbingi, oni też jakby rysują te postaci. Kręciły się różne rodzaje sztuki po prostu. Naprawdę bardzo kreatywne grupy, jest tych ludzi bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak mam kontakt z tymi ludźmi, stąd też od nich wiem i wiem, jak to wygląda, jak oni po prostu się tam organizują. I co oni robią. Jest to bardzo, bardzo wartościowe. No to jeżeli interesujecie się dubbingiem, no to życzę dużo samozaparcia, dużo własnych pomysłów. Możecie zawsze wstąpić na jakieś takie warsztaty, żeby tego liznąć. Niestety, żeby wejść w to środowisko, jest to bardzo trudna rzecz. Trzeba niestety już mieć doświadczenie. Trzeba być przede wszystkim właśnie albo od małego, jak to mówimy, albo być aktorem, więc ciężko obiecywać i mówić coś, że ktoś się po prostu, no chyba, że ktoś jest wybitnym geniuszem, po prostu wejdzie do normalnego obiegu po prostu aktorskiego. Ale jeżeli ktoś to lubi, zawsze w tym momencie, nawet są programy na komórkę w tym momencie, aplikacje, gdzie można się bawić po prostu w dubbing. No właśnie, no i tak to po prostu troszeczkę wygląda. Dziękuję. No dzięki serdeczne. A zaraz, żebym się jeszcze nie wywalił wam mikrofonu. Moment.